Witajcie poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla was trzy filmiki, które podbijają internet. Ostatnio wiele hitów pochodzi z Polski, dzisiaj czas na kolejny, Kaskadera z Kauflandu. Ale fajnie, ja pierwszy raz widzę takie zamieszanie. Nie wiadomo o co chodzi. Wiadomo, że to Kaufland w Raciborzu, to policjanci, a to nasz kaskader z brzuchem. Kiedy ma brzuch? Jakby coś tam miał. W międzyczasie, gdy nasz bohater i jego brzuch pokazują nam swoje umiejętności, kilka słów o policjantach. To się nazywa interwencja. Patrzymy i czekamy, co zrobi. W USA problem trwałby minutę. Złazisz? Nie! Ale jesteśmy w Polsce i w końcu musi kiedyś zejść. Teraz czas na interwencję. Cóż za profesjonalizm. Czterech na jednego? Nie, w końcu jest ich dwóch. On i jego brzuch. Kiedy ma brzuch? Jakby coś tam miał. Była światowa sława Wardęgi i jego Spidermana. Czas na nowego, bardziej ludzkiego. Pamiętacie żart w Wesołym Miasteczku? Niby się coś popsuło, ale na reakcję jest już za późno. To było śmieszne i lekko przerażające, a teraz czas na kolejny filmik z tej samej atrakcji. Mama, synek i tata, który wszystko nagrywa. Zaraz polecicie do góry. Za momencik. Oh fuck. Chyba każdy sobie wyobraża, co by się z nimi stało, gdyby te liny pękły chwilę po ich starcie. Tak, tata mógłby szukać nowej rodziny, może nawet lepiej, bo synek inteligencję odziedziczył po mamie. Oni nadal czekają, aż ich wystrzeli. What the fuck? Kobieto, ta lina miała cię zabezpieczać, abyś nie zginęła tam na... Dobra, panie, włączaj ten guzik. We wcześniejszym filmiku wystarczyła śrubka i był krzyk. A tu rozwaliło się połowę maszyny. I cisza. Po czymś takim nie wsiądę na taką maszynę. Ty pewnie też. Na koniec kolejne potwierdzenie, że gdzieś popełniłem błąd w wychowaniu Jaśka. I trained the seagull. Dance. Dance. Again, go on. Ten koleś nauczył stepu mewę, a ja Jaśka nie mogę nauczyć normalnego załatwiania się do kuwety. What the fuck? Go on, keep going. Czuję się jak ojciec tych obojga. Gdzie my popełniliśmy błąd, że jesteście tacy tępi? Ciebie też to dotyczy. Wracając do mewy, ten talent powinny podłapać gołębie i wrony w Polsce. Dance. Jak nasra na ciebie odkupi swoje winy pięknym tańcem. O, specjalnie dla ciebie. Ej! Tak, moi drodzy, jestem lekko chory, ale powiedziałam, nie podaruję sobie kolejnych trzech filmików. Jeżeli chodzi o kolejny odcinek, jak wiecie, będzie to setny odcinek. Nie będzie filmików, a będą podziękowania i konkurs, aby w jakiś sposób wam się odwdzięczyć za to, że mnie subskrybujecie i oglądacie. Więc czekajcie do poniedziałku. Przez ten czas możecie zobaczyć wcześniejsze filmiki, ale jeżeli chcesz zobaczyć pełne filmiki z tego odcinka, masz je w opisie. Proszę cię też zalajkuj, skomentuj i przede wszystkim subskrybuj. Widzimy się w poniedziałek, jak już mówiłem, codziennie na Facebooku, Instagramie, grupie. Hej, zaraz polecicie do góry. Zaraz polecicie do... No, co się... What the fuck? What the fuck? O, ale mi się ucho odetkało. Jezu, jak pięknie, o!